Nazywam się Kamil Baleja. Jestem rodzicem, dziennikarzem, radiowcem i chciałem Cię zaprosić na podcast, w którym rozmawiamy szczerze, bez ściemy i retuszu o byciu rodzicem. Tylko u nas pojawią się goście z pierwszych stron gazet, gwiazdy internetu, mamy i ojcowie, którzy nie boją się mówić o blaskach i cieniach rodzicielstwa. Będzie szczerze, zabawnie, ale także wzruszająco. W dzisiejszym odcinku... Najważniejszych rzeczy dzieciaki powinny się uczyć w domu. Więc miałam ochotę go całować po prostu po rękach, stopach i po wszystkim. Powiedziałam tak, ja już nigdy więcej. Tych dzieci i tak jest więcej, słuchaj, niż ja mam wpisane gdzieś tam w tych dokumentach. To może ja się dwójkę podrzucę moich, co? Jak zawsze bardzo, bardzo gorąco witamy w tym podcaście Tato Noweś, a dzisiaj ze mną aktorka, dyplomowana pani pedagog, miłośniczka ceramiki, wegetarianka, autorka książek kulinarnych, mama Karoliny, Jagody, Józefa i Lucjana. Monika Mrozowska, dzień dobry. Wow, dzień dobry, bardzo mi miło. Bałam się, że to się nie skończy. Słuchaj, mówi się, że bycie rodzicem to jest hardcore, to jest maraton, a bycie rodzicem czwórki dzieci to bieg rzeźnika. Ja muszę od tego zacząć. Dlaczego? Ale ja mam dwoje i naprawdę mnie to ciekawi. Masz moją ciekawość już na wstępie. Dlaczego? Ja będę z tobą w 100% szczera. No, nie wszystkie te decyzje były podejmowane, znaczy przede wszystkim nie były podejmowane, okay, tylko po prostu się wydarzały, w związku z czym dochodziłam do wniosku, że trzeba stawić temu czoła. Ja pewnie gdybym miała sama się na to decydować... Mhm. Z taką pełną świadomością i wiedząc, jak to wygląda, bo mam znajomych, którzy mają rodziny wielodzietne, no to pewnie na tym jednym dziecku by się skończyło. Ale później, wiesz co, też przyszedł taki moment, jak Karolina już była odrobinę większa, gdzie ja tak sobie pomyślałam, no ja nie jestem jedynaczką, mam młodszego brata. Zawsze bardzo sobie to ceniłam, że ten brat jest. Wiele osób tego nie rozumiało, bo nie dość, że brat, to jeszcze młodszy, a my mieliśmy i do tej pory mamy bardzo bliską więź. Więc pomyślałam sobie, że może ona tego na początku tak nie doceni, ale że jednak pod kątem takim społecznym, takim nawet dla niej samej i dla naszej w ogóle rodziny, która w tej chwili jest dosyć specyficzna, ale do tego pewnie przejdziemy za chwilę, to że dla niej to będzie po prostu lepsze. No i na początku nie była zachwycona, bo ona była takim dzieckiem, które bardzo długo mówiło, że najchętniej by było jedynakiem. Rozpieszczona, curunie, mamusi. Mamusi, tatusia, babci, no bo tak, najstarsza, no tak, pierwsza wnuczka. Więc tam się wszystko układało po jej myśli. A dlaczego tak się stało? No bo tak się stało, bo tak trochę życie zdecydowało. Natomiast ja bym na pewno tego w tej chwili na nic innego nie zamieniła. Ale to jest hardcore. Jak sobie pomyślę o tym, jak wygląda dzień mamy, która ma czworo dzieci, to myślę sobie, wow, wiesz, my przy dwójce nie dajemy rady. My przy dwójce nie wyrabiamy na zakrętach. Ja też nie wyrabiam na zakrętach. No, ale przy czwórce? Ja nigdy nie utrzymuję też takiej wersji tego mojego macierzyństwa, że tam się wszystko układa i że wszystko jest, pięknie, jest zaplanowane. Tak, i że my wstajemy rano i jest po prostu cudownie i no, jeszcze tylko brakuje jednorożców biegających gdzieś tam w tle. Natomiast ja mam naprawdę fajne dzieci, to po pierwsze. Takie, które bardzo dobrze ze mną współpracują. Oni są bardzo ogarnięci, co w tej chwili już coraz lepiej widać, ponieważ oni już coraz bardziej wychodzą do ludzi i te ich umiejętności. Wychodzą z domu przede wszystkim, to jest najważniejsze. Wychodzą z domu i te ich umiejętności, które jednak gdzieś tam w tym naszym domu, których w tym naszym domu się nauczyły, nagle się okazuje, że są im bardzo przydatne. Czasami nawet dużo bardziej niż to, czego się uczą w szkole. Mam nadzieję, że nauczyciele może nas jacyś nie... Ale chociaż sama jestem pedagogiem z wykształcenia, ale więc to nie powinnam... Zatrzymajmy tak się. Co sądzisz o współczesnym modelu edukacji? Bo moim zdaniem on jest tak bardzo archaiczny, tak bardzo jesteśmy przywiązani do modelu pruskiego, który kształtował przyszłych żołnierzy i robotników, że to już dawno powinno odejść. No do Skandynawii lata świetlne, ale tam to jest podejście. Tam podążamy za dzieckiem, a nie dziecko podąża za programem. Odpowiedziałem za ciebie, dziękuję. No nie wiem, czy mam coś do dodania w takim razie. Ja bym chyba aż tak bardzo tego nie generalizowała, bo ja widzę tutaj dużo... Widzę jednak, może dużo to trochę mnie poniosło, ale widzę plusy. Ale plusy systemu edukacji polskiego, tak? Tak. Wiesz co, podoba mi się
sensie to, od czego się w tej chwili jakby odchodzi. Ja jednak uważam, że powinien być jakiś szacunek do tych osób starszych, szacunek do nauczycieli, szacunek do osób, które no jednak w niektórych przynajmniej przypadkach, ja przynajmniej miałam takich nauczycieli, którzy oddawali całe serce nam, dzieciakom, którzy byli nie tylko w szkole, ale byli również poza szkołą, którzy organizowali nam rozmaite wycieczki, wyjazdy. I pod tym kątem jakby uważam, że to się sprawdzało. Natomiast jeżeli się trafia na nauczyciela, który wykorzystuje to trochę jako takie narzędzie właśnie do sterowania dziećmi, no to absolutnie się z tym nie zgadzam. I tutaj tylko nie wiem właśnie, czy my w tej chwili mamy taki model. Trudno jest mi to powiedzieć, ponieważ dzieciaki moich znajomych dopiero zaczynają edukację we wszystkich tych szkołach demokratycznych, w szkołach, w których bardziej właśnie podążamy za dzieckiem. Ponieważ to są w dalszym ciągu małe dzieci, to ja jeszcze nie wiem, jak to się sprawdza w dorosłym życiu. Ja jednak uważam, już jakby dobijając do brzegu, jakby szkoła szkołą, ale ja dalej będę uważać, że najważniejszych rzeczy, nawet jeżeli my tego czasu nie mamy jakoś bardzo, bardzo dużo dla dzieci, najważniejszych rzeczy dzieciaki powinny się uczyć w domu. No ale jesteś to autorytetem jest do 10 roku życia, później już przestajesz być, potem jest szkoła i znajomi. I tu się znowu z tobą nie zgadzam. Cytuję badania teraz. No widzisz, badania badaniami, a ja z własnego doświadczenia widzę, mam jedną córkę, która ma lat 19, drugą, która ma lat 12. Ten najcięższy okres przechodziłyśmy między 9 a 11 rokiem życia, wtedy tam Buzowało. Mój teraz starszy syn ma 8 lat, więc już po prostu jestem, wiesz, przygotowana na to, co mnie czeka w najbliższych miesiącach. Natomiast to się ciągnie do tej pory i z moją córką 19-letnią. Że kontakt zbudowany. Kontakt zbudowany, cały czas rozmowa, cały czas pytanie się mnie o zdanie, ale to nie jest, jestem w pewnym stopniu autorytetem, ale to nie jest traktowane jako autorytet, tylko raczej taka podpowiedź. Podoba mi się to, że w momencie, w którym ona ma jakiś problem, ma przyjaciół, ma znajomych, ale najpierw idzie do mnie i ze mną rozmawia. 19-latka. Pogratulować tylko. I wiesz co, i też widzę właśnie, to już naprawdę nie przeciągając tego tematu, że to właśnie, o czym mówię, to co ona wyniosła z domu, w tej chwili bardzo jej się przekłada na szkołę, na studia, na które się dostała, ale nagle stwierdziła po 2 miesiącach, że w tej chwili woli więcej czasu i energii poświęcić pracy, a nie jest w stanie robić 2 rzeczy jednocześnie. Dostała się przy okazji, przeszła kurs cały, jest w tej chwili stewardessą już 3 miesiąc. Ta umiejętność bycia ogarniętym akurat w tej pracy przydaje jej się genialnie. Będzie fruwać? To jest już fruwa. To jest jej marzenie, tak? Nie wiem, czy to jest jej marzenie. I marzeniem przynajmniej jeszcze rok temu to było w ogóle zostanie pilotem, więc no ja trzymam bardzo mocno kciuki za nią. A ty w ogóle nie będziesz widywała, jak będzie tak fruwała cały czas. To jest jednak praca, która jest nieustanną rozłąką z bliskimi. To jest jakby kolejny punkt, do którego przechodzimy. Ja uważam, naprawdę bardzo mocno jestem o tym przekonana, że my te dzieci, my ich nie rodzimy dla siebie. To są odrębne byty. We fronie z gniazda wreszcie młody ptak. Dla mnie jakby super, im bardziej ona będzie samodzielna, im więcej rzeczy będzie robić na własny rachunek, im więcej będzie próbować. Wiadomo, że serce mi będzie pękać, bo będę za nią tęsknić. Ale to jest najpiękniejsze, co można dać dziecku. Ale właśnie są tą inne, wolność. Mniejsze są, więc będzie można te maluchy jeszcze, prawda? Jest ich dużo właśnie, więc dokładnie. Oni jeszcze tam w tym domu trochę posiedzą. To podobno to środkowe ma najgorzej, mówią, prawda? Że pierwszy jest zawsze tym wychuchanym i ostatni, a to środkowe, ciebie jest 2 środkowych tak naprawdę. Ale faktycznie Jagoda ma taki syndrom i śmiejemy się nawet z moim byłym mężem, że bardzo to mocno u niej widać, nawet w momencie, w którym przyjeżdża do niego do domu, bo tam ma również 2 młodszych braci. Ma bardzo dużą taką potrzebę zaznaczenia swojej obecności, ma bardzo dużą potrzebę, żeby nikt przypadkiem o niej nie zapomniał. Walka o przestrzeń. Walka o przestrzeń, walka o przetrwanie i to się również wiąże z tym, że w związku z tym, że nikt nie chce, żeby ona się poczuła właśnie taka niedoceniona i że jest tym środkowym dzieckiem, no to paradoksalnie wychodzi na tym najlepiej, bo wszystkiego dostaje 2 razy więcej, bo bardzo mocno po prostu dba o to, żeby niczego jej nie zabrakło, ani tej uwagi, ani materialnych różnych rzeczy. A jak logistyka wygląda? Bo ja zawsze myślałem sobie tak, jak mam 2 dzieci, to do każdego samochodu, nawet najmniejszego Seicento się zmieścimy, ale jak masz 4 dzieci, to musisz mieć autobus przecież, prawda? Albo busa. Jak na zakupy razem jedziecie, to jak, no? Wiesz co, nie muszę mieć
autobusu. Albo takie, no, są takie siedmioosobowe, prawda? Wiesz co, no, u mnie sytuacja wygląda tak od ponad 2 lat, że na korzyść dzieci zrezygnowałam z posiadania partnera, jakkolwiek to nie zabrzmi. Okay. W związku z czym w dalszym ciągu jest nas piątka, więc okay, nawet do tego twojego sejczęto się jakoś tam zmieścimy. No tak. Natomiast Karolina ma już 19 lat i ona jednak tego swojego wolnego czasu dużo mniej z nami spędza. Rozumiem. Był taki ostatni moment jeszcze, zanim poszła do pracy, z czego się bardzo cieszę. Zapytałam się jej w wakacje, tak zupełnie byłam przekonana, że dostanę zupełnie inną odpowiedź. Zapytałam się jej, czy ma ochotę z nami wyjechać na wakacje. Tak jak mówię, byłam przekonana, że powie, że nie, że jedzie ze znajomymi, no bo już wtedy miała te 19 lat. I padło tylko pytanie takie kontrolne, a gdzie jedziecie? Ja mówię, a jakie to ma znaczenie? No trochę ma. Ja mówię, no do Włoch jedziemy. A do Włoch to się z wami przejadę. Ale wiesz co, wakacje z taką gromadką też jest wyzwanie, prawda? Ale to jest super. Wiesz co, to jest właśnie też kwestia tego ogarnięcia, że moje dzieciaki od małego, naprawdę od małego, i to podoba mi się, bo nawet kiedyś, jak Józek był taki mały, jak miał 2 lata, to naprawdę ludzie się zatrzymywali na lotnisku i robili mu zdjęcia. Każdy jest odpowiedzialny za swój bagaż. I nie ma zmiłuj, naprawdę. Ja nie jestem mamą, która jest tragarzem i która nosi za nimi. Taką wielką walizę maleństwo musi taszczyć? Nie wielką, taką odpowiednią do wzrostu. Dokładnie, przecież te ubranka są malutkie, nie trzeba zabierać tylu rzeczy. Powiem ci, bardzo mi ciekawi twoje zdanie, które padło. Zrezygnowałam z partnera na korzyść dzieci. Nie, no ja się śmieję oczywiście. Ale wiesz co, ale trochę jest w tym drugie dno, bo wydaje mi się, że trudno dzisiaj wielu osobom o taki dystans do tego, co się przeżyło. Jednak bardzo wiele osób, kobiet, mężczyzn, mówiąc o swoich byłych partnerach, partnerkach, no jest jakaś zadra, jest jakiś taki, taka trauma, jakaś taka doza frustracja u ciebie jest, no okej, jesteś z tym totalnie pogodzona, jest tak jak jest, jest mi dobrze, jest super. Jestem pogodzona, mało tego, bardzo się cieszę, ponieważ 2 z 3 moich byłych partnerów już jakby ułożyło sobie życie na nowo, co również bardzo korzystnie na mnie wpływa, ponieważ w związku z tym, że są zajęci innymi osobami, to są trochę mniej zajęci mną, a to wiadomo, że też generuje mniej różnych konfliktów. A mają dzieci też, nie? To znaczy, mój były mąż, tak, ma 2 właśnie dzieci, które są w bardzo podobnym wieku do moich synów, zresztą też ma synów. Naprawdę, jak się spotykacie wszyscy razem, dlatego to właśnie mówię, nie, że moja Karolina jest, teraz się już z tego śmieje, ale mówi tak, kurczę, jak to nie można mówić głośno, czego się nie chce, bo wszechświat zrobi wszystko jakby w tym kierunku, żeby ci udowodnić, że właśnie będzie inaczej, i ona właśnie, ta wymarzona jedynaczka, ma w tej chwili, poczekaj, żeby ci nie skłamać, 5 przyrodniego rodzeństwa, no i jeszcze jedną, powiedzmy, siostrę, taką, która nie jest siostrą w żaden sposób biologiczną, no ale jest nazywana siostrą, więc no taki chichot losu, no 6 chciała być jedna, a ma jeszcze 6 osób, z którymi musi ten czas dzielić. Czyli da się, wiesz, bo twój przykład może być trochę, nie chcę być inspiracją, ale może takim poklepaniem po ramieniu, jednak co trzecie małżeństwo w Polsce się rozpada. I ludzie sobie trochę nie potrafią poukładać tych relacji, a to jest przecież najbardziej bolesne dla dzieci. Jak są dzieci, no to małżonkowie muszą się dogadać. Nie udało nam się, trudno, ale mamy małą iskierkę, którą trzeba dbać. I właśnie, jednak dobrze, można. Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo absolutnie ja nie chcę, żeby mój przykład był dla kogokolwiek inspiracją, bo jednak z ogromną przyjemnością patrzę na moich znajomych, na ich rodziny, gdzie są pary, które są ze sobą po 15 lat, a za chwilę będziemy już wchodzić w ten wiek, że niektórzy mają nawet na swoim koncie lat 20 i więcej. Natomiast właśnie tak jak mówisz, to nie jest inspiracja, od tego chciałabym być jak najdalej. Tak. Natomiast takie pokazanie, że jednak mimo wszystko warto w tym wszystkim zawalczyć o siebie i zapytać siebie, czego ja potrzebuję i czy przez ten mój pryzmat w tym momencie nie będzie lepiej jednak moim dzieciom, bo pomimo całej tej sytuacji, ja mam takie głębokie przeczucie, że moje dzieci wiedzą, że można upaść, podnieść się z powrotem, znowu upaść i znowu się podnieść, i że ta nasza droga przez życie nie musi być ciągle usłana różami. Mało tego, my nie musimy nikomu dookoła udowadniać, że ona jest usłana różami. Możemy być bardzo szczerzy w tym, jacy jesteśmy, bardzo szczerzy w tym, z jakimi potknięciami się zmagamy. A mimo to możemy iść dalej w miarę optymistycznie do przodu i liczyć na to, że tak naprawdę ciągle to, co najlepsze, jest jeszcze przed nami. Pokazujesz życie z dobrodziejstwem inwentarza całym dzieciakom.
całym. No i wiesz, nie ma jakichś tematów tabu. A były tematy tabu, jak były młodsze? Nie wiem, bo to też jest to, o czym często w tym podcaście rozmawiamy. Mhm. Rozmowy o seksie, o masturbacji były? Czy były dla ciebie trudnością? Czy były czymś naturalnym? Wiesz, ja sama jestem z domu takiego, w którym może za dużo się na ten temat nie rozmawiało, ale ja wiedziałam, że jest, jeżeli chodzi o moją mamę, że mogę się czuć bardzo bezpiecznie i że jeżeli przyjdzie mi taki pomysł do głowy, żeby o czymś z nią porozmawiać, to że ona będzie bardzo otwarta. I tutaj nie mogę powiedzieć, że ja na przykład siadałam na kanapie z moimi córkami i prowadziłyśmy rozmowy na temat, nie wiem, seksualności, ale w związku z tym, że temat w ogóle nagości, temat, nawet nie temat, tylko przebywanie ze sobą, nie zamykanie się w łazience, aha, wychodzenie nago spod prysznica, przechodzenie nago do sypialni, ponieważ to było do dla jakiego, moich... Do jakiego wieku? Podobno, bo to... Tutaj też wiem, że zaraz mnie zarzucisz jakimiś badaniami. Bo ja bardzo lubię i boję się, i nie wiem kiedy będzie ten moment. Ja uważam, że nie ma w ogóle tego momentu, że to są jakieś, że jeżeli dziecko jest do tego przyzwyczajone od małego, jeżeli to jest naturalne, jeżeli nagle się okazuje, że idziemy na plażę i jednak, no umówmy się, mamy tych rzeczy mniej na sobie, albo nagle przechodzi koło nas pani, która jest w samych majtkach, nie ma góry, albo przechodzi pan, który w ogóle jest kompletnie na golasa. No to we Włoszech chyba, tak jeszcze w Polsce w stegnach nie ma. No, ale gdzieś tam chałupy na przykład. Welcome można, to. Tak, można się z tym spotkać. Moim zdaniem to jest bardzo naturalne i mówienie, że to jest naturalne, ale do jakiegoś tam wieku jest jakimś nieporozumieniem, ponieważ moje dzieciaki w ogóle nie zwracają na to uwagi, ale co ciekawe, mają na przykład taki, nie wiem, czy można to w ogóle nazwać wstydem, bo ja nie chcę tego nazywać wstydem. Mhm. Chcą, żeby zachowano ich jakby prawo do takiej intymności. Na przykład mój syn biega na golasa przede mną, ale na przykład nie chce pokazywać się nago swoim siostrom. W momencie, w którym przychodzą, nie wiem, jakieś ich koleżanki, to nawet zmiana ubrań odbywa się w łazience przy zamkniętych drzwiach, więc on wie, że to jest naturalne, ale w bardzo... Czy jest przestrzeń bezpieczna, jest przestrzeń, w której można, bezpieczna, ale jak wychodzimy z domu, to jednak się ubieramy. Jak wychodzimy z domu, to się ubieramy i mało tego, jakby, że to on może decydować, przed kim się czuje dobrze nago, a przed kim nie. I to uważam, że jest jakby dla niego najlepszą lekcją, bo to jest taka lekcja już na całe życie. Mhm. Kiedy on się będzie czuł swobodnie z tą mniejszą ilością ubrań na sobie, a kiedy będzie czuł, że kurczę, no jednak na tej plaży będę się czuć lepiej, jak zostanę w kąpielówku. A widziała twoją sesję w Playboyu? Nawet nie wiem, wiesz co, może dziewczyny. U mnie, wiesz co, w ogóle moje dzieciaki, co jest też dla mnie to jest w ogóle super sprawa, bo oni się tak kompletnie nie interesują tym, co ja robię. Kiedyś nawet mi się śmiać chciało, jak już moje dziewczyny były naprawdę większe i ja już naprawdę miałam parę różnych rzeczy na swoim koncie, między innymi grę w serialu, różnego rodzaju programy telewizyjne, teatry telewizji, a ktoś się zapytał moich córek, czym się zajmuje wasza mama. No i ona tak spojrzała i tak, nasza mama jest kucharką. I z jednej strony, no ktoś mógłby się załamać, że jak to ja tyle rzeczy robię, to jestem kucharką, a ja sobie myślałam, jakie to jest piękne, że one w ogóle nie patrzą na mnie przez pryzmat tego, co ja robię, tylko ja jestem, no jestem, jaką ja mam rolę dla niej do spełnienia? No rolę mamy, a co ja robię zawodowo i czym ja się zajmuję? Jaki to ma związek w ogóle z nimi? No dla nich jest istotne to, żebym ja zadbała o ich potrzeby, żeby miały poczucie bezpieczeństwa i tyle. Czyli rola mamy jest dla nich najważniejszą rolą, a z twojej perspektywy? Nie. Uważasz, że można być spełnionym, nie posiadając dzieci? Absolutnie tak. Bo wiesz, że w tym kraju jest gigantyczna presja na posiadanie, specjalnie używam tego słowa, posiadanie dzieci. Tak, no ale wiadomo, że alkoholizm kobiet bardzo w tym przeszkadza. Prawda, tak. Tak. Widać, że nie dawałaś przyjemności, masz czworo dzieci, prawda? Może dawałam, ale może dawałam w odpowiednim przedziale czasowym. Tak, może dokładnie. Się akurat załapałam, wiesz, na ten moment, że wiedziałam, kiedy przestać albo kiedy zacząć z powrotem. Widzę jednak po wielu moich koleżankach, nawet tych, które nie mają dzieci, że bardziej to jest kwestia tego, że boją się związać z kimś i dlatego tych dzieci nie mają i że to bardziej wynika z takich kwestii partnerskich, że nie mogą się z kimś dogadać albo szukają nie wiadomo kogo, ale wydaje mi się, że to działa tak naprawdę w tej chwili w dwie strony. Nie chciałabym tutaj generalizować, że to dotyczy tylko kobiet, bo wydaje mi się, że mężczyźni również są w tej chwili bardzo wymagający albo bardzo skupieni na sobie. Kobiety tak samo. Ale kobiety tak samo, dlatego tak jak mówię, że każdy jest
ja uważam, że to jest dobre, że my powinniśmy dbać o siebie, ale jakby też... Nastał czas egoizmu. Wydaje mi się, że już ludziom się nie chce naprawiać związków, wolą poszukać sobie nowych. To łatwiej jest... Nawet ja widzę po... Nie będę tutaj absolutnie rzucać nazwiskami, bo moi znajomi by mnie zabili. Nawet nie chodzi o szukanie nowych, ale szukanie osób... To nawet nie jest kwestia szukania nowego związku, tylko w tym związku coś się nie udało, to teraz nie będę szukać osoby, żeby budować z nią związek, tylko żeby się pobawić, po prostu pobawić. I okej, jeżeli trafiamy na drugą osobę, której również to odpowiada, no to może to jakoś będzie przez jakiś czas działać. Natomiast wracając do tego wątku związanego z dziećmi i nieposiadania dzieci, nie, absolutnie uważam, że to nie jest jakiś wymóg. Natomiast ja ze swojej perspektywy uważam, że super, że mam dzieci. Bardzo dobrze się czuję, niech kiedy jestem sama. Bezdzietne lambadziary teraz słuchają. No właśnie, nie! Mam koleżanki, które nie mają dzieci, ale w większości przypadków wynika to z tego, że albo nie mogą mieć dzieci, tak. albo jeszcze z nikim nie stworzyły takiego związku. Albo się boją. Twoja koleżanka, Aleksandra Szwed, powiedziała w tym studiu, to nie jest kraj do rodzenia dzieci. Ale Ola ma dwójkę dzieci. Tak, i powiedziałaby, że nigdy więcej by się nie zdecydowała na dziecko, ponieważ po tym, co się teraz dzieje, ona... byłaby tak potwornie przerażona, jakby miała rodzić, że już nie chce. Widzisz, ja z kolei mam takie poczucie, że to jest tak głęboko gdzieś w nas, że ja wiem, że gdybym chciała... Wiesz, to jest tyle jakby możliwości. Ja teraz może ktoś się jakby ze mną nie zgodzić, ale ja gdybym miała takie poczucie, że... Bo ja ogólnie w ogóle lubię tu mieszkać. Ja się w ogóle dobrze czuję w Polsce. Nie wnikam w kwestie związane z polityką, bo od tego bym chciała być jakby jak najdalej. Natomiast mi się tu dobrze żyje. Ja lubię to, że się zmieniają pory roku. Lubię to, że mam tutaj moich znajomych, że mam moją rodzinę. Natomiast gdybym któregoś dnia doszła do wniosku, że to, co się tutaj dzieje, przeszkadza mi w tym, żeby założyć rodzinę, to po prostu bym się stąd wyprowadziła. Mhm. Więc jakby uważam, że zawsze się znajdzie jakieś rozwiązanie. Mam znajomych, którzy tak zrobili, którzy w tej chwili żyją po prostu gdzieś indziej. Być może w kobiety, które mają mniej odwagi, są z mniejszych miast, wychowane w mniej otwarty sposób, no trochę rozkładają ręce. Ale to nie jest kwestia również. Ja bym może aż tak mocno nie nazywała tego sukcesem, natomiast jestem zadowolona z takiego życia, jakie prowadzę. Ale tutaj znowu jakby wracamy do źródła. Wydaje mi się, że my dopiero jesteśmy jakby w powijakach, jeżeli chodzi o taką wiedzę, bo my żyjemy cały czas w takim bardzo mocnym przeświadczeniu, że ktoś nam coś zabrał, że nasze życie od kogoś zależy, że nasze wybory od kogoś zależą. Mało tego, jakby wielu osobom też zależy na tym, żeby nam cały czas to wkładać do głowy, że faktycznie tak jest. Natomiast jeżeli się ktoś zdecyduje, czy pójść na naprawdę dobrą terapię, czy przeczytać parę mądrych książek, czy spróbować różnych innych możliwości, które zbudują w nim taką pewność siebie, to nagle się okazuje, że nie ma znaczenia to, z jakiego jesteś miasta, z jakiej jesteś rodziny, jakie masz korzenie, bo ty w każdym momencie naprawdę możesz zdecydować o tym, jakie będziesz mieć życie. Tylko, że tutaj jest właśnie kwestia tego, o czym powiedziałeś. Brzmi jak coach trochę, wiesz o tym, prawda? Wiesz co, to jest właśnie kwestia tego, o czym powiedziałeś, to jest kwestia tej odwagi, że nam jest łatwiej powiedzieć, że za nasze niepowodzenia życiowe odpowiadają rodzice, że odpowiadają właśnie ci nauczyciele znienawidzeni, że system, że politycy. Niż ja. Bo to jest łatwiejsze. Wiadomo, że to jest łatwiejsze zrzucić to na kogoś innego, ale w momencie, w którym stajesz przed lustrem i sobie myślisz, nie, dzisiaj ja wezmę odpowiedzialność za siebie, no to jak się okazuje, że ten ciężar jest... Oj, słyszę, że była terapia, już było wszystko pięknie, było sprzątanie głowy jak nic. Było, ale wiesz co, ale terapia nie była od tego. Natomiast pewnie się gdzieś tam... Nie, to było jakby dużo wcześniej. Bo to jest początek, pewnie ludzie sukcesu, tak to, tej drogi wychodzenia od człowieka ofiary do człowieka zdobywcy, prawda? To jest ten taki coachowski termin, człowiek zdobywca, rekin, tygrys, że faktycznie biorę odpowiedzialność za wszystkie moje porażki, nie oglądam się na innych, ja decyduję, ja zrobiłem źle i teraz ja będę robił wyłącznie dobrze i będę teraz odnosił sukcesy. I widzisz, akurat uważam, że to, jak do tej pory wyglądało moje życie, naprawdę jest bardzo dobrym przykładem na to, że można się właśnie wielokrotnie potykać i wielokrotnie podnosić. I nie jest tak, że już jak raz ci coś wyszło, to masz gwarancję na to, że już ci będzie wychodzić do końca życia. Nie, ja wiem, że jeszcze takich porażek, takich potknięć, takich
fuck-upów przede mną jest jeszcze całe mnóstwo. Tylko pytanie, czy ja to biorę na klatę, czy ja będę szukać po prostu osób dookoła, na które będę zrzucać tę odpowiedzialność. A jesteś w stanie jeszcze komuś zaufać do tego stopnia, żeby stanąć na ślubnym kobiercu? A jakąś propozycję? Nie, bo jednak ludzie, którzy się raz sparzą, potem bardzo ostrożnie podchodzą do gorącego garnka, prawda? Może to jest kwestia tego, że ja się sparzyłam już nie raz. Już wrzątek nie robi na tobie wrzątek wrażenia. Wrzątek robi i jestem absolutnie, tutaj też chcę to bardzo mocno podkreślić, absolutnie to nie jest również żadna propozycja matrymonialna z mojej strony. Natomiast ja w ogóle jestem bardzo otwarta na ludzi i to nie jest kwestia tylko i wyłącznie szukania jakiegoś partnera życiowego, tylko naprawdę jestem uzależniona od ludzi, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kocham poznawać ciekawych ludzi, kocham się spotykać z ludźmi. Lubię też samotność, lubię pobyć sama, lubię sobie posiedzieć ze swoimi myślami, ale jestem jak najbardziej ciekawa tego, co mi przyniesie przyszłość i ja jestem przekonana o tym, że tam gdzieś ktoś jest, z kim to kliknie i zagra. I na całe życie już będzie. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Bardzo ciekawe podejście. Tak, słuchaj, ale u ciebie też nie wiadomo, że absolutnie ci tego życzę. Wiesz co, ja jestem z moją żoną 12 lat jesteśmy już to razem. Że tak powiem, najgorsze prawda? Macie tak. Za sobą. No, to się okaże. Ale ostatnio koleżanka zapytała, która jest dużo, dużo młodsza, ma 20 kilka lat. Słuchaj, jak to zrobić, żeby ten facet był tak ze mną na zawsze? Ona mówi, myślisz, że ja wiem? Ja nie wiem, czy ja jest z nim będę no na zawsze. No właśnie. Nikt ale masz mądrą żonę. Pozdrów ją ode mnie. Ale pozdrawiamy cię, Ania. Pozdrawiamy. Słuchaj, nie, byłaś w ciąży łącznie przez 4 lata prawie, tak? No w sumie. No i co? No. Jak ten czas wspominasz? Jako najpiękniejszy czas, błogosławiony. Czy absolutnie nigdy więcej? Nie, ciążę wspominam bardzo, za każdym razem. Za każdym razem było naprawdę, naprawdę dobrze. Pewnie wynika to też z jakichś tam uwarunkowań genetycznych, że nigdy mi nic nie było, nie skarżyłam się na nic. Był pewien taki, ale to nawet nie chodziło o mnie i o mój stan zdrowia. Było pewne zawahanie przy tej czwartej ciąży. Tutaj chodziło akurat o mojego synka, że przez miesiąc pojawiły się takie zmiany, które były niepokojące. I powiem szczerze, że w tym momencie naprawdę bardzo mocno łączę się ze wszystkimi mamami, które muszą przechodzić przez takie traumy, bo to była, z perspektywy czasu wiem, że to była mała rzecz. A ja przez miesiąc nie mogłam spać. To było na początku ciąży, czy nie, to już było, pod koniec? Nie, to było mniej więcej w połowie ciąży. No. Więc to już też jakby, to jest też zupełnie inny obraz, bo ty już widzisz tego człowieka, już widzisz te rączki, słyszysz bicie serca, widzisz nóżki, już wiesz, że to będzie syn, więc jakby już w zasadzie masz, nie chcę powiedzieć, że masz zaplanowaną przyszłość, bo ja nie planuję przyszłości moim dzieciom, no ale już widzisz to dziecko, już jakby wiesz mniej więcej, jak to będzie wyglądać, bo już masz za sobą 3 takie doświadczenia. I to był taki moment, taki najbardziej przygnębiający, a później z kolei znowu właśnie to odbicie, kiedy po miesiącu okazało się, że wszystko jest w porządku. O Boże, to jest nie do opisania i tego też każdej mamie życzę, żeby doczekała się po prostu takiej dobrej wiadomości, jeżeli coś się dzieje niepokojącego. A porody jak wspominasz? Porody. Wiesz, dlaczego pytam? Pytam o to dlatego, bo jedną z misji tego podcastu jest trochę odczarowywanie macierzyństwa. Też się w to wpisujesz, myślę, tym, co robisz, tym, co mówisz. Bo ja już wielokrotnie to powtarzałem, że wydaje mi się, że pierwszy rozdział macierzyństwa jest najbardziej przereklamowanym rozdziałem tej książki pod tytułem Jestem mamą, jestem tatą. I o tym się bardzo mało mówi i my chcemy o tym bardzo głośno mówić. Stąd to pytanie. No to tak, zaczynając od porodu, niektóre osoby twierdzą, że mogłyby powiedzieć, że nie rodziłam, ponieważ wszystkie moje porody odbyły się przez cesarskie cięcie. Wygoda po prostu. Czy ja wiem. 2 pierwsze odbyły się przez cesarskie cięcie, ponieważ nie udało mi się urodzić dziewczynek. Karolinę bardzo chciałam urodzić naturalnie. Nie udało się po, nie wiem, chyba 3 dobach prób. W końcu została podjęta decyzja o cesarskim cięciu. Byłam przeogromnie wdzięczna, że mam taką możliwość. Przy drugim porodzie również się uparłam, że jednak chciałabym to przeżyć. Była jeszcze wtedy taka możliwość. Znowu się nie udało. W zasadzie ledwo nas odratowali po tej akcji, więc jakby wtedy pamiętam, że płakałam, ale płakałam ze szczęścia, że znowu, że urodziłam się w tych czasach, że jest to w ogóle możliwe. Za trzecim razem bardzo się cieszyłam, jak mój lekarz powiedział, że już nie ma takiej opcji, żebym próbowała rodzić naturalnie i że od razu mam skierowanie na cesarskie cięcie.
więc miałam ochotę go całować po prostu po rękach, stopach i po wszystkim. Powiedziałam, tak, 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 ja już nigdy więcej. No i dlatego też ten czwarty poród był dla mnie też przez cesarskie cięcie o tyle trudny, że lekarze mi powiedzieli, że jest bardzo duże zagrożenie z tym związane, ponieważ będzie to czwarte cesarskie cięcie. I to również było bardzo ciężkie dla mnie, więc również możesz sobie wyobrazić, jaka byłam szczęśliwa, jak się okazało już po całej operacji, że jest wszystko w porządku i ze mną, i z dzieckiem. I tutaj znowu, ponieważ wiem, że to też się czasami pojawia, ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu za rzadko. Mówienie kobietom, że nie urodziły w momencie, kiedy urodziły przez cesarskie cięcie, jest ogromnym nieporozumieniem. Jest ogromną krzywdą, którą się robi. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Z czego to wie, że jestem lepsza? To jest to takie wartościowanie, bo ja przez 11 godzin rodziłam bez znieczulenia, a ty sobie poszłaś, umówiłaś sobie zabieg i... Uważam, że nawet jeżeli kobiety robią to ze strachu, nie ze względów medycznych, tylko dlatego, że się po prostu boją porodu naturalnego, to mają do tego to prawo. Uważam, że powinny mieć do tego też prawo. Tak uważam. Skoro żyjemy w takich czasach, że można to zrobić, to dajmy im ten wybór i nie stygmatyzujmy kogoś, że jest gorszą matką, ponieważ nie zdecydował się na poród naturalny. Bo nigdy nie wiemy, co podyktowało po prostu taką decyzję. A mówię, czasami to są bardzo, bardzo traumatyczne przeżycia i z drugiej strony dokładanie jeszcze takiej osobie tego ciężaru związanego z tym, że jesteś gorsza, ponieważ urodziłaś w inny sposób, to naprawdę uważam, że jest dużym nieporozumieniem. Niestety najczęściej oczywiście inne mamy z ogromną przyjemnością takich osądów dokonują. Co to tak, w ogóle ma znaczyć? Co ty wiesz o macierzyństwie, kiedy ty w ogóle nie urodziłaś? Natomiast już jak przechodzimy do tego kolejnego etapu, czyli już mamy ten szczęśliwy finał, tak. Dziecko się urodziło, jesteś w ogóle w domu z dzieckiem, jesteśmy w tak? domu. No i teraz też chcę to bardzo mocno podkreślić, bo też już kilkukrotnie to mówiłam. Ja uważam, że dzieci powinny rodzić się po roku. Tak. Ale dokładnie. Dopiero kiedy skończą rok, tak. to tak naprawdę wtedy one się powinny jak małe rodzić. Słoniątko, wychodzi już drepta, prawda? Bo powiem ci szczerze, dla mnie ten pierwszy rok to i tutaj nie zmienia, naprawdę niczego nie zmienia to, czy to jest pierwsze dziecko, czy to jest czwarte dziecko. To błądzenie w tych domysłach, o co chodzi, jest, tak? co się dzieje, dlaczego płacze, czy nie jest głodne, czy to odparzenie to jest odparzenie, czy jest związane tam, nie wiem, z czy tysiącem, alergia, czy alergia, coś tam, czy tak. cokolwiek innego. No ja nie przepadam za tym okresem, mówiąc tak dosyć delikatnie. Oczywiście cieszę się z tych wszystkich pierwszych momentów, które się pojawiają, z tych uśmiechów, z tego mama, z tego raczkowania. Ale ten uśmiech jest po trzecim miesiącu. Dokładnie. Prawda? Natomiast jakby za każdym razem wiązało się to dla mnie naprawdę z dużym stresem, bo miałam takie poczucie, że to jest... Ktoś mądry co prawda powiedział, że dziecko ciężko popsuć, ale naprawdę przez ten pierwszy rok je też również bardzo ciężko zrozumieć. A ponieważ ja jestem taką osobą, która lubi rozumieć, lubi jakby szybkie rozwiązania. Przy dzieciach nie ma szybkich rozwiązań i czasami się okazuje, że 15 propozycja pod tytułem a może masz ochotę na to, a może masz ochotę na to, a może masz ochotę na to. Matko Boska, dlaczego ciągle płaczesz? Już ci zaproponowałam 20 różnych rzeczy i dalej się okazuje, że to nie to. Masz zmienioną pieluchę, jesteś najedzony, w pomieszczeniu jest temperatura taka, jaka powinna być, leci nastrojowa muzyka, tak. a ty ciągle płaczesz. Tak, uważam, że to jest bardzo ciężkie i nie mówienie tego kobietom, nie mówienie też tego, że to się będzie wiązało. Ja na przykład byłam bardzo zaskoczona, jak się urodziła moja pierwsza córka, że to dziecko jest cały czas przyklejone do mnie, ale tak cały czas, że właściwie jeżeli chcę wziąć prysznic, no to po prostu ktoś musi to dziecko ode mnie przejąć. Że rozpieściłaś, nosząc na rękach cały czas. A tak, to jest, widzisz, będziemy tak od wątku do wątku. To akurat uważam, że dziecko jest, ponieważ jest tak małe i samo nie potrafi chodzić, to jest od tego, żeby je nosić na rękach. Tak samo ja spałam z małymi dziećmi, karmiłam przez sen, robiłam te wszystkie rzeczy, o których również poradniki przynajmniej kiedyś mówiły, żeby absolutnie tego nie robić. Ja to wszystko robiłam, mam takie poczucie, że dzięki temu wychowuję fajnych, niezdenerwicowanych młodych ludzi. No widzę to chociażby. Macierzyństwo bliskości. Macierzyństwo bliskości, ale takie macierzyństwo znowu jakby wracając do tego początku, no takie, które przez ten pierwszy rok to jest taka bliskość, ale
okupiona po prostu. Jak to mówią niektórzy, krwi koryto tak, przy okazji. Tak, tak. Twoje dzieci pewnie nie usłyszą nigdy z twoich ust: weź mięsko, zjedz, ziemniaczki zostaw. Ode mnie nie, ale mój starszy syn je mięso. Co prawda w takich ograniczonych ilościach. Wiesz co, u mnie w ogóle i z tymi ziemniaczkami, ja nawet wczoraj wrzuciłam u siebie na Instagram takie zdjęcie, gdzie było właśnie zdjęcie śniadania, bo ja rano wstałam i się zapytałam tak, a co byście zjedli na śniadanie? No i moja córka młodsza krzyczy, ja to chcę kanapki. Mój syn Józek. A dla mnie zrób naleśniki. Gdzie ja już myślałam, o Jezu, dwa różne śniadania, no dobra. No i ten młody, który się uczy mówić, jajo, jajo. Ja mówię, Jezu, dobra, jeszcze jajka trzeba gotować. I sobie myślę tak, o, fajnie, że ta najstarsza chociaż śpi, no bo miała tam akurat nockę w pracy. No ale oczywiście jak ona wstała, to ona chciała z kolei makaron z sosem pomidorowym, więc cztery różne śniadania do przygotowania. Dlatego potem mówią, że mama gotuje. Co robi dlatego, mama? Co robi mama? Gotuje, tak, prawda? Mama jest kucharką, bo mama cały dzień gotuje, ale mi to też sprawia przyjemność. Ja lubię im tak dogadzać. Ale ty jakby będziesz się kierować w kierunku wegetarianizmu, czy nie? Bo ty jest... Moje najstarsze dziewczyny tak, są bardzo takimi zadeklarowanymi wegetariankami. Karolina nawet nie je jajek, no chyba, że tam się pojawią w jakimś cieście. To weganką chyba nawet jest, prawda, tak? Czy nie? Nie, czy to... nie, bo je przetwory mleczne i to akurat w dużych ilościach. Jagoda też jest wegetarianką. No Józek, mówię, od czasu... Józek jest w ogóle bardzo dużym niejadkiem, ale to też była taka dla mnie lekcja dla osoby, która bardzo zwraca uwagę na to, co je i bardzo zwraca uwagę na to, co jest na talerzu, że nagle się pojawia dziecko, które jakby mogło, to by jadło trzy produkty po prostu w kółko. No i teraz... pytanie, czy ja mam to robić znowu przemocowo i jemu wciskać na siłę różne rzeczy, czy dać mu czas i okej, masz ochotę jeść te trzy rzeczy, no to robimy te trzy rzeczy. Jak zaczniesz mieć ochotę na coś innego, to proszę powiedz mi o tym, że masz ochotę na coś innego, no to wtedy przygotuję ci coś nowego. Też wiem, że dużo moich koleżanek, w ogóle dużo mam, bardzo się tym jakby biczuję, że o Boże, że dziecko nie zjadło. Słuchamy, czytamy, że musi być 5 porcji warzyw, że piramida zdrowego jedzenia i tak dalej, i tak dalej. No i super, jak to się udaje, no to super. I nagle dziecko chce jeść parówki z suchym chlebem i z keczupem i co? I chleb z masłem. No i teraz jakby wiesz, no pytanie, no można pójść do lekarza, zrobić badania, co my też z tatą Józia zrobiliśmy. Okazało się, że w badaniach wszystko wyszło koncertowo, więc też zadaliśmy sobie pytanie, czy dla nas ważniejsze jest to, żeby w niego wmuszać różne rzeczy, czy jednak jego taki komfort psychiczny i brak nerwów związany z tym jedzeniem, że okej, je sobie ten chleb z masłem, ale jego z przyjemnością, a nie, że po prostu tak jak ja pamiętam taki obrazek z dzieciństwa, gdzie siedziałam nad miską znienawidzonego przeze mnie rosołu, wiedziałam, że go muszę rosołu jeść. Rosołu nie lubiłaś? Nie lubiłam. Naprawdę? Rosołu. Jak to? Jeszcze te kawałki tego kurczaka, pływające tam, fuj, po prostu okropne. Więc siedziałam nad tą miską, mama mówiła, że no nie staniesz, dopóki nie zjesz, no i to trwało 2-3 godziny, to już było zimne, to już było okropne. No, nie chcę. Troski, wiesz, wszystko wynikało z troski, tak, żeby dziecko nie było głodne. Ale ja nie chcę takiej troski fundować moim dzieciom. Nie, ja kocham moją mamę, jakby wiem, że to też jest kwestia, wychowywałam się w innych czasach, no, ona też myślała, że tak trzeba, no. Czy będzie piąte? Piąte co? Czwarty! Czwarty partner. O. Czwarty partner, tak. Piąta to już niekoniecznie. Nie wiadomo. Ani z partnerem nie wiadomo. Niech się dzieje wola nieba. Dzieci na pewno nie. Na pewno nie. Dobra. Na pewno nie. Chyba, że... Tak? No chyba, że się okaże, że ta osoba będzie miała jakieś dzieci, to ja jestem otwarta. Wow. Nie, no to, u mnie, wiesz co, tak już jakby, żeby nie było, że gadam jakieś głupoty, ale u nas w naszym domu i tak na ogół śpi przynajmniej jedna jakaś dodatkowa osoba, bo do moich dzieci ciągle przychodzą jacyś znajomi. Ja jestem tak do tego przyzwyczajona, że tych dzieci i tak jest więcej, słuchaj, niż ja mam wpisane gdzieś tam w tych to dokumentach. To może jeszcze dwójkę po drodze moich, co? A w jakim wieku? 7-9. Prawie 10. No, słuchaj, to... Dobra. To może. Kończymy w takim razie. Będziemy ja ci się powiem, tak? Z czym to się będzie wiązało z waszej strony. Okej. Dogadamy się. Ale może się dogadamy. Niech ten dystans... Rozumiem, że chcesz spędzić, nie wiem, Sylwestra z żoną, tak, czy jak? Sylwestra pracuje niestety. No. Ale tak. Chcę spędzić z żoną. Zobaczymy, co da się zrobić. Monika Mrozowska, dziękuję ci pięknie. Bardzo dziękuję również. To był podcast... Tato, no weź! Bądź z nami również w przyszłym tygodniu. Premiera nowego odcinka w każdy wtorek o 19:00. I pamiętaj, nie bój się szczerze mówić o byciu rodzicem.
Kamil Baleja. Do usłyszenia.